To poprosimy może w takim razie Irenę Brambor. Też to jest ekstra wykład, króciutki, dodatkowy na temat zamieniamy trawniki na warzywniki, plus jeszcze coś bardzo ciekawego. Zapraszam. Karolinka będzie za chwilę. Okay. Wczoraj wspominałam, że jestem współzałożycielem razem z Jadzią Łopatą, Julianem Rozę, Janusz Zagórski i jeszcze kilka osób. Założyliśmy takie forum obywatelskie My Wolni Ludzie. I spotykamy się co jakiś czas w różnych miejscach w Polsce. Ostatnie nasze spotkanie właśnie było pod Ślężą i podjęliśmy, bo cały czas się zastanawiamy, jak budzić świadomość ludzi. To dotyczy różnych tematów, zdrowia, właśnie uprawy ziemi. Dotyczy to 5G, teraz była konferencja w Krakowie, NTV to filmowało, tak, to co chcą nam wprowadzić. I na tym ostatnim naszym spotkaniu pod Ślężą wymyśliliśmy, że tak powiem, powstał taki projekt, że chcemy szerzyć, propagować taką ideę, zamieniamy trawniki na warzywniki. Podróżujecie Państwo po Polsce, ja też, bo jestem też zielarką, fitoterapeutką, na różne zloty zielarskie jeżdżę i po prostu to jest tragedia, co się dzieje na mojej wsi, ale również w Bieszczadach, w Rzeszowskim, pod Warszawą, wszędzie. Ja już nie mówię o miastach, ale na wsiach trawniki i tuje. Tuja ma że tak powiem, jeśli tak można powiedzieć, to są tujony, to są trucizny, to jest fatalna energia i te tuje tak naprawdę to powinny rosnąć tylko na cmentarzu. I widzicie Państwo, że czasami jest nowy domek i przy tym domku widać, że w tym domku będą mieszkać, czy mieszkają dzieci. Jest huśtawka, jest piaskownica, jakieś inne zabawki, basenik i jest trawka i tuje. A przecież tam powinny być krzak porzeczki, powinien być agres, powinien być maliny, powinien być, nie wiem, aronia, goja. Oczywiście powinien być wydzielony trawnik do zabawy dla dzieci, do grania w piłkę, w zależności od wielkości. I powinien być wał permakultury na przykład, tak? W zależności od tego, jaka jest ziemia, to już Państwo na pewno wiecie. Dla tych, co nie wiedzą, to powiem, że szczególnie tam, gdzie mamy gleby lekkie, czyli piaszczystą, wał, permakultura, no to jest cudo. Albo na glebach gliniastych, tak jak my mamy pod Ślężą, to jest glina, którą można lepić różne, nie wiem, i z kamieniami, to też wał permakultury wtedy jest takim ratunkiem. No i co jeszcze zauważyłam podróżując, że w tej chwili jakaś taka głupia moda się zrobiła, że nawet w miastach i miasteczkach co dawniej ludzie mieli działki i uprawiali swoje zdrowe warzywa, zioła. W tej chwili jest trawniczek, grill, który też jest trucizną, tak, ten grill. Okej. Okay. I ja tutaj mam kilka kartek wydrukowanych, bo napisaliśmy ten projekt tego konkursu Zamieniamy trawniki na warzywniki. I oczywiście wy możecie tam jeszcze sobie dopisać. W tym projekcie jest, w tym konkursie, żeby był ten warzywnik, oprócz ogrodu kwiatowego, żeby minimum 50 metrów, tak to wymyśliliśmy. 50 metrów nie jest dużo, jak ktoś ma działki 10 arów, ale na tych 50 metrach można zmieścić dużo warzyw, sałatę, prawda, pietruszkę, no mnóstwo tych warzyw. No i żeby były zioła, łąka kwietna, ja rozniosę. Możecie sobie zmienić, ale poza tym dla młodych ludzi, którzy nie mają wykształcenia rolniczego, bo ja na przykład od dziecka pieliłam, krowę pasłam i tak dalej. Dla mnie te tematy, oprócz oczywiście wykształcenia rolniczego potem, który zdobywałam,
No to wszystko jest takie naturalne, że tak powiem, wyssane z mlekiem matki, można powiedzieć. Ale jak wy się, nie wiem, wychowaliście w mieście, nie znacie, to jest wzięcie, bo jest dużo działek porzuconych. Ja to też obserwuję, bo tak, wzięcie kawałeczka takiej działki, na przykład w mieście, to jest... taka możliwość, żeby sobie poeksperymentować. I tutaj jeszcze chcę polecić pracę z kalendarzem księżycowym. Jest cudowna książka dla wszystkich, którzy marzą o kawałku ziemi. Nazywa się Ogród tętniący życiem. Joanna Paugner i Thomas Pepe. I jeszcze chciałam powiedzieć, wszyscy, którzy chcą ekologicznie uprawiać swoje ogródki, nie wiem, swoją ziemię. Nie zapominajcie o wydawnictwie Gaj, który założył Zbyszek Przybylak. Pierwszy dziennikarz w Polsce w latach już 70. propagował rolnictwo ekologiczne. Cudowne wydawnictwo, cudowna wiedza. Tutaj czas goni, także dziękuję. A jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Jeszcze, uprawiając własny ogródek, nie zapominajcie dotykać roślin z miłością, to wiecie. Bo tu nie chodzi tylko o witaminy, minerały, aminokwasy, tu chodzi też o energię. Te rośliny się odwdzięczą, tak? I łączyć ziołami, bo to są naturalne, tak jakby... No, brakuje mi słowa, sorry. Ale wiecie, o co chodzi. Wszędzie w ziemniaki, w warzywa, wszędzie dawać zioła. Tak jak w naturze, dokładnie. Bardzo dziękujemy Irence. Dzięki.